te warunki są zawsze, ja bym powiedział, że rzadko kiedy są sprzyjające ku temu warunki, ale trzeba nieraz tą decyzję bardzo trudną podjąć. To jest podobna sytuacja jak stan, kiedy brniemy w jakiś projekt, koszty nam rosną, ten projekt się nie spina w żaden sposób i się nie zepnie. No jest to rodzaj kryzysu w organizacji, tak? I trzeba w pewnym momencie powiedzieć stop, więcej kosztów ponosić nie będziemy. I wtedy warto nieraz posłuchać, co się dzieje. Zarząd, udziałowcy, którzy mówią, no jak to? Ale tam już x milionów poszło, tak? Więc kontynuujmy, bo jesteśmy konsekwentni. To jest pułapka poniesionych kosztów, skoro poszło tyle milionów, nie chcemy ich tracić. Absolutnie. I trzeba konsekwentnie, bo nie jesteśmy konsekwentni, prawda, a nie jesteśmy uparci. Ja zawsze mówię, że to jest taki fajny moment, który nam pozwala określić, czy on był uparty jako osioł, czy on był konsekwentny w swoim działaniu. A druga strona mówi, nie, absolutnie, ucinamy, zamykamy, powołujemy się, no tylko właśnie znowu wracam do tego pojęcia broni palnej i gotowości jej użycia. Czy to zależy od tego, czy ja potrafię się posłużyć tą bronią, czy to zależy od tego, jaki jest mój wewnętrzny kompas i system wartości, jakie są moje pryncypia, tak? Czyli zasady, według których funkcjonuję. Czy będzie mnie stać na to, na przykład jako prezesa zarządu, aby powiedzieć swojemu zespołowi, kochani, jest kryzys. To wy sobie z nim poradzicie. I to nie jest absolutnie zrzucanie na kogoś, tylko delegowanie, można by powiedzieć, pewnych zadań. Mhm. Ja bym jeszcze pozwolił sobie tutaj dorzucić taką jedną rzecz, bo tak niechybnie zbliżamy się ku pojęciu szczęścia. Czy mamy to szczęście, tak? Czy szczęście nam się gdzieś pojawia? Tutaj chciałam pana spytać. Firma przetrwała, ma się dobrze, stabilną pozycję na rynku. Pytanie, czy miał pan szczęście? Czy też uważa pan, że to pańskie umiejętności przeprowadziły firmę przez ten trudny czas? Czy może udało się, a może po prostu nie miał pan pecha? Może to wystarczy nie mieć pecha? Myślę, że wszystkiego po trochu. Szczęście zawsze się przyda. A jednak. Oczywiście. Pan... Jeśli można mieć szczęście, to dobrze, ale nie wolno liczyć na szczęście. Mhm. Lepiej nie mieć pecha, no bo rzeczywiście często się zdarza, że ktoś jest bardzo dobry, ale ma pecha. Umiejętności, czy ja wiem, z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że bardzo dużo się nauczyłem, przechodząc przez kryzys, ale czy miałem na wstępie jakieś umiejętności? Na pewno je miałem, ale nie miałem być może częściowo świadomości pewnych umiejętności. Mhm. Prawda jest taka, że kryzys też uczy człowieka dostrzegania swoich własnych możliwości, ograniczeń, swoich słabych i mocnych stron, których na co dzień nie da się nawet sobie odkryć. Czy teraz z perspektywy czasu coś by pan zmienił w tamtym okresie? Inaczej przeszedł przez te ciężkie lata, na myślę, przykład że mocniej obstawiał w rozmowach? Z większą stanowczością broniłbym na pewno swoich racji w ramach kraju, w ramach rozwoju firmy w kraju, bądź właśnie obrony przed kryzysem. To jest troszeczkę tak, to co pan powiedział, już faktycznie zaryzykowałbym stwierdzenie, że brak pecha to już szczęście. Nawet do tego stopnia bym tutaj to interpretował. Natomiast, drodzy państwo, ja bym przywołał taki wzór, który stworzyli Lubomirski, Sheldon i Seligman. To taki wzór na szczęście, tak to nazwijmy. Dlatego oni mówimy tej to, Ewie, to jest nadal Grecja, nie, psychologii pozytywnej, tej to naciągaczce, to jest suma nie. Trzech elementów, z czego jeden z elementów, który pojawił się praktycznie na początku XX wieku, to jest sensu stricte biologia i warunkowanie genetyczne, wręcz powiedziałbym, a więc taka jakby nasza zdolność do bycia szczęściarzem, tudzież szczęśliwym, chociaż ja zawsze zadaję pytanie, czy szczęściarz wie o tym, że jest szczęściarzem, bo to nie zawsze tak jest. Drugi element to są okoliczności życiowe faktycznie, które się gdzieś tam pojawiają. Natomiast absolutnie największą wartość przypisują czynnością, to akurat Jonathan Haidt określił jako czynności wolicjonalne. To jest strasznie taki prawie że nowotwór językowy to słowo, ale chodzi mu o te działania i to wszystko, gdzie pojawia się nasza wola. Czyli faktycznie nasze działanie, nasza wola, to na co mamy wpływ. I absolutnie niezależnie od tego, iż ta biologia i geny zajmują według ekspertów około 25%, okoliczności życiowe to są te tak zwane korzystne zbiegi okoliczności, czy tak zwane przypadki. Ja myślę, że tu więcej profesor Michał Heller by nam powiedział a propos filozofii przypadku. To jednak minimum 50% to jest ta nasza wola, czyli to świadome działanie, które podejmujemy każdego, można by powiedzieć, dnia. Niejednokrotnie chyba pan się ze mną zgodzi, nie mając w ogóle świadomości, jak to nam koreluje z tym tak zwanym szczęściem, a ten akt w naszej woli potwierdza jednak maksymę, iż najlepsi mają szczęście. Czyli ci, którzy każdego dnia, mówiąc kolokwialnie, odrabiają swoje zadanie.
Ale skąd w takim razie bierze się to, że tak wielu menedżerów właśnie mówi, no miałem szczęście, udało mi się. A to nie myślę, są w stanie powiedzieć, myślę... a to jest mój profesjonalizm, ja byłem przygotowany, miałem wiedzę, być może nieuświadomioną taką do końca, ale to ja podejmowałem decyzję tu ze jest, mną. Tu jest klucz programu. Tu jest ten zasadniczy punkt. Wydaje mi się, że jest to bardziej już kwestia nasza osobnicza, właściwa, no nie chcę użyć słowa nasza cecha narodowa, tak, ale troszeczkę w tą stronę musielibyśmy spojrzeć. Ja zawsze stawiam jakby dwie grupy narodowe naprzeciwko siebie, czy dwa kraje. No nie ma co kryć, Stany Zjednoczone z jednej strony i Polskę z drugiej strony, gdzie w mojej ocenie akurat, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no biłbym brawo, aczkolwiek jak patrzę, to wręcz do przesady jest to rozwinięte, ta pewność siebie i mówienie, że niezależnie od tego, co się wydarzyło, jest świetnie i dlatego, a dlatego jest świetnie, dlatego, że ja jestem taki świetny. Natomiast nie rzeczą... mówię o szczęściu, tylko o tym, że absolutnie, ja... Absolutnie, to było, to szczęście może gdzieś marginalnie, ale też w kontekście, proszę zwrócić uwagę na wypowiedzi Trumpa w chwili obecnej, to jest trochę na zasadzie takiej, że jest tak świetnie, ja jestem taki świetny i dlatego, że jestem taki świetny, to ja mam szczęście, tak? A nie, że to szczęście jest czymś, co się pojawia nie wiadomo skąd. Natomiast u nas niestety jest troszeczkę ten problem, iż to, co pani redaktor powiedziała, to jest bardzo charakterystyczne. Udało mi się, proszę zwrócić uwagę, niejednokrotnie przy wystąpieniach, nawet wszelkiego rodzaju prezentacjach. Ja uwielbiam... Ale nawet nie udało mi się, tylko często jest... O, udało się. Udało nam się. Takie troszeczkę rozmycie, jakby pewnym wstydem było powiedzenie, tak, że to jednak dzięki moim jestem pewnym dobry. Przymiotom. Jestem dobry. Problem dalszy jest jeszcze taki... Tutaj trochę kij w nowisko będę wsadzał, iż niestety mogą się zdarzyć na sali słuchacze, którzy podniosą rękę i powiedzą, sprawdzam. To znaczy, jeżeli ty uważasz, że tobie się udało, a dlaczego tak uważasz? Jakie masz miary? Jakie masz mierniki? No i wtedy może nastąpić sytuacja niespodzianka. Dobrze, to wracając do tej historii z początku, gdzie Dora odkrywa świat, czyli Dora podróżniczka śpiewa w polskiej wersji udało się, a w angielskiej we did it, czyli zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to wspólnie, ale to jest efekt naszego działania. Czy według panów warto by zmienić tą piosenkę na właśnie, nie wiem, zrobiliśmy to? Dokonaliśmy tego? Absolutnie, ja jestem zwolennikiem tego, iż słowa mają kluczowe znaczenie. To, jakim językiem mówimy do siebie, jakich słów w naszych myślach nawet używamy, tak pracuje nasza podświadomość. Trochę jestem zwolennikiem, nawet nie trochę, jestem zwolennikiem teorii, że tą podświadomość trzeba kształtować i kodować odpowiednio. Więc słowa tutaj to jest klucz tak naprawdę do sukcesu z samym sobą, a ode mnie wszystko się zaczyna. Szczególnie, jeżeli jestem menadżerem. Drodzy polscy menadżerowie, którzy obronną ręką wyszliście z kryzysu, nie udało wam się. Wyście to zrobili. Nie mieliście szczęścia, bo to niemożliwe, żeby tak wielu miało szczęście w tym samym czasie. Wyście tego dokonali. Wspieramy naszych menedżerów? Wspieramy tak naszych menedżerów, dokładnie. Mówimy tak, to jest wasze osiągnięcie. To jest wasze osiągnięcie i warto, żebyście o tym pamiętali, wiedzieli, więcej powiem, dzielili się tym. Naprawdę dzielili się tym i z odwagą o tym mówili. Nie dla taniego blichtru, ale też nie dla fałszywej skromności. Szukanie tego środka, inspiracji dla innych. Nie mówmy już, udało się, mówmy, zrobiłem to, bo byłem dobry, bo byłem przygotowany, bo chciałem to zrobić. Bo miałem dobry zespół. Ale ktoś ten zespół stworzył. I ja go stworzyłem. Dokładnie tak. Więc zrobiłem to pomimo, tak? Pomimo wszelkich przeciwieństw i tak dalej. Zrobiłem to. Faktycznie dokonałem tego. Proszę Państwa, moimi i Państwa gośćmi byli Carlos de Leon, country manager w firmie Lajetana Real Estate Polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pan Marek Adamski, menedżer zarządu PM Consulting Polska. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Realizował dzisiaj Karol Kowalewicz, wydawała Małgorzata Wałczyńska. Bardzo wam dziękuję za wspólną godzinę. To jest powtórka.
spełnić. Poza tym, że warto przede wszystkim być, tak sobie myślę, w kontakcie jednak z tym, co nas otacza, a więc z przyrodą najpierw zauważyć, na jakim świecie żyjemy, co jest nas, wokół nas, ale jednak przede wszystkim z ludźmi, którzy są najbliżej nas. Tak od wielu lat, ponieważ pochodzę ze wsi i jakoś tak nie jest mi obojętne, co jest wokół mnie i po czym chodzę. I ze względu na moich braci, którzy robili, będąc na studiach, robili różne zielniki, siłą rzeczy musiałam się nauczyć różnych roślinek, nazw różnych roślinek, to często mnie zadziwia i zasmuca, że nie wiemy, co jest wokół nas, jakie piękno nas otacza, że patrzymy na przyrodę tak, jakby to była oczywistość, że to po prostu jest, ale nic o tym cudzie, takie duże słowo, ale chyba jednak tak jest, nic albo bardzo mało o tym cudzie wiemy i o roślinności i o ptakach, ale dzisiaj nie o tym, nie wiem dlaczego zaczęłam o tym mówić, w ogóle nie wiem. Drodzy Państwo, literatura ma kilka ważnych do spełnienia funkcji. Jest nawet taki dział biblioteczny o książkach albo dział w pedagogice specjalnej, który nazywa się biblioterapia. A najogólniej literatura ma dostarczać wiedzy, w związku z tym ma nam przybliżać świat, przybliżać innych ludzi, a więc ma też tę funkcję łączącą. Funkcję terapeutyczną właśnie tutaj chodzi o biblioterapię w takim rozumieniu i szczegółowym, to znaczy o oddziaływaniu szczegółowym, to myślimy wtedy, kiedy proponujemy bardzo konkretną książkę dla bardzo konkretnego człowieka. Człowieka z jakimiś jego problemami, przypadłościami. Ale też w takim pojęciu szerszym, jak oddziaływanie książki takie rozweselające, no nie wiem, takie, które wprowadza nas po prostu w inny świat i pomaga nam oderwać się może od swoich własnych problemów. Też jest oczywiście cały dział literatury, albo też z literatury można jakoś tak wyselekcjonować tę cechę rozweselania, czy funkcję rozweselania ludzi. Ale dzisiaj o takiej literaturze nie będziemy mówić, chociaż pewnie wiele wątków w tej literaturze, którą Państwu będę dzisiaj proponowała, też jest takimi wątkami radosnymi czy pełnymi dowcipu. No zobaczymy. Zacznę może od czasopiśmiennictwa. Proszę Państwa, organizacje pozarządowe, które funkcjonują po 1991 roku, szczególnie w Polsce, kiedy wyszła ustawa o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, pierwsza ustawa w powojennej Polsce, pierwsza ustawa, która w sposób bezpośredni zwraca się do osób z niepełnosprawnością i próbuje jakoś pomóc porządkować sprawy osób dotkniętych chorobą, niepełnosprawnością czy innymi dysfunkcjami. Wtedy zaczęły powstawać, właśnie po 1991 roku zaczęły powstawać organizacje pozarządowe. Niektóre z nich już teraz są bardzo jakoś tak umocnione. I one, organizacje, które podmiotem, zainteresowaniem tych organizacji głównym jest osoba niepełnosprawna. Wiele z tych organizacji wydaje w tej chwili już jakieś czasopisma, poradniki, po to przede
żeby docierać do członków swojej organizacji albo do tych osób, które są dotknięte właśnie tą niepełnosprawnością, którą akurat, która jest w obszarze zainteresowania danej organizacji. Ale zacznę może ten przegląd czasopism dotyczących niepełnosprawności od czasopisma, które nie jest związane z rokiem 91, nie jest związane z tym przełomem. Czasopismo, które wychodzi od bardzo wielu lat w Polsce, jest najstarszym właściwie, Apostolstwo Chorych, List do Chorych i Niepełnosprawnych. O tym czasopiśmie, o tym liście do chorych mówimy właściwie raz do roku, zawsze wspominamy o nim, kiedy redaktor tego czasopisma, ksiądz Wojciech Bartoszek, przyjeżdża tutaj z Katowic do radia i mówi o apostolstwie chorych, jakoś prezentuje apostolstwo chorych. Od kilku lat to czasopismo, ten list, to apostolstwo chorych jest tematyczne. Bardzo ciekawe artykuły takie fachowe, ale też świadectwa, listy. Warto po ten miesięcznik sięgać. Można napisać do sekretariatu apostolstwa chorych. Podaję adres mailowy sekretariat@abchor.pl bądź można napisać na adres. Wiem, że redakcja wysyła apostolstwo do osób zainteresowanych. Adres do apostolstwa jest 40008 Katowice, Warszawska 58. Katowice, Warszawska 58, Katowice.
nauczyciela Jarosława Kaczyńskiego. Jak wiemy, głównym kapłanem religii smoleńskiej jest Antoni Macierewicz. Rozumiem, że chcieli zawłaszczyć po raz kolejny taką przestrzeń, która jest dla Polaków niezwykle ważna, przede wszystkim dla warszawiaków. Pierwszy raz apel poległych podczas obchodów rocznicy powstania ma być odczytany już 31 lipca. 450 euro grzywny musi zapłacić amerykański turysta, który wszedł do fontanny w Rzymie. Liczący prawie 400 lat wodotrysk u stóp schodów hiszpańskich przeszedł ostatnio gruntowny, kosztowny remont. Dzieło zostało częściowo zniszczone w zeszłym roku przez holenderskich pseudokibiców piłkarskich, którzy wywołali zamieszki w wiecznym mieście. Marmurowa fontanna jest teraz wyjątkowo bacznie pilnowana przez siły porządkowe w centrum Rzymu. Pogoda. W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu na północy i północnym wschodzie oraz na południu i południowym zachodzie, miejscami burze i tam mocny deszcz. Temperatura od 25 stopni na północy do 30 na południu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wielowiejska zaprasza na poranek radia Tok FM. Wybory to wysiłek intelektualny, który nasi rodacy powinni wykonać, ale niestety nie wszyscy są w stanie temu sprostać. Bo każdy widzi świat inaczej. Zapraszam, Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza. Poranek radia Tok FM. W poniedziałek od 7 do 9. To jest powtórka. Wywiad pogłębiony. Wywiad pogłębiony. Anna Wacławik-Orpik, dobry wieczór. Moim gościem dzisiaj jest Adam Nowak. Dobry wieczór. Witam, witajcie państwa. Raz, dwa, trzy. Zespół, pieśniarz, poeta, chociaż twierdzisz, rzemieślnik. Nie tańczący. Nie tańczący rzemieślnik. Adam Nowak, którego zapewne państwo znacie doskonale z twórczości zespołu Raz, dwa, trzy. Ale nie możemy zacząć inaczej, jak od pytania, jak przyjąłeś decyzję Brytyjczyków o tym, żeby jednak Unii Europejskiej podziękować? Ludzie mają swoje marzenia i należy im udostępniać przestrzeń do realizacji marzeń. I tylko wtedy zdobędą doświadczenie. Oczywiście towarzyszymy wszyscy temu uchodźstwu, tak, bo to jest uchodźstwo z Unii Europejskiej. Anglicy po prostu muszą iść swoją drogą. Oczywiście mówię tutaj Anglicy, ale bardziej myślę Brytyjczycy, bo wyspy są podzielone i Szkoci już jakiś czas temu zamanifestowali chęć odłączenia się od Anglii, od Wielkiej Brytanii. Nie wiadomo, co zrobią Walijczycy, którzy są trochę za. Na pewno Irlandia Północna jest przeciwko byciu we wspólnocie brytyjskiej, więc może się królestwo trochę zmniejszyć na przyszłość. Ale to był taki jakiś szok dla ciebie, dla Polaka, który sobie siedzi tutaj działa, tutaj żyje i jakoś ta Unia Europejska już wrosła w takim kształcie, w jakim go znamy, w naszą świadomość i nagle piątek rano człowiek wstaje, przeciąga się leniwie, włącza jakieś medium i... Podobało mi się takie zdanie, które ktoś powiedział, że to jest jednak, to było małżeństwo z rozsądku i że jeżeli jest to aksamitny rozwód, to często się zdarza, że pary wielokrotnie lądują wspólnie w łóżku po czasie. Myślę, że to taki będzie finał tego, oprócz tego, że Brytyjczycy będą odczują swoją suwerenność, na którą zapracowali w tym wyborze i będą się szczycić jej suwerennością, że są niezależni od Unii Europejskiej, od Brukseli. A my będziemy się z zazdrością suwerena przyglądać nowo zdobytej suwerenności jednego z krajów Unii Europejskiej. No, to oczywiście bawi mnie bardzo i cieszy używanie słowa suweren, które w naszym kraju od niedawna ma jakiś taki nowy wydźwięk, specjalny bym powiedziała. Ale jednak jeszcze trochę chciałabym podrążyć ten temat, bo on w ogóle jakoś składa się chyba na obraz świata, który przecież znamy też z polskiej rzeczywistości. Mamy głosowanie niemalże 50 na 50. Podobne podziały coraz bardziej się manifestują w takich proporcjach w innych krajach. Austria, wybory nieodległe, dopiero co w czasie, które nie wiadomo, czy zaraz nie będą powtórzone.
u nas też takie podziały, które są już mniejsze o ilość, ale one jakościowo są tak radykalne, że może powinny powstać dwie Unie Europejskie. W jednej wylądują separatyści, a w drugiej wylądują stowarzyszeni, dajmy na to. Wiesz co, myślę, że ten podział 50 na 50 zawsze jest najbardziej radykalny i rodzi najwięcej frustracji u tych, którzy przegrywają minimalną ilością głosów u tej części społeczeństwa. I że wzrastają wtedy takie emocje związane z frustracją, a z kolei ci, którzy wygrywają minimalną przewagą, z niewiadomych przyczyn chełpią się jakimś nieprawdopodobnym zwycięstwem. Być może mają do tego powody, dlatego że jednak wygrali trudny pojedynek, w którym się dwie strony boksowały i zadały sobie tyle samo ciosów, ale to jest jakiś wskaźnik tego, że społeczeństwo jest spolaryzowane. Nie myślę tutaj o angielskim, o Brytyjczykach, ale tego nie można przekładać na nasz grunt, dlatego że u nas z innych powodów przechodzi podział polaryzacji. Ma inne przyczyny i czym innym skutkuje. Jeżeli doszliśmy do momentu, w którym ktokolwiek się zastanawia, czy wypowiedzieć się otwarcie na jakiś temat, a zajmuje na przykład państwowe stanowisko, lub jest zatrudniony w szkole, na uczelni, w instytucji, która jest własnością państwa, i przychodzi mu do głowy nie myśl, czy moja wypowiedź jest przyzwoita, czy nieprzyzwoita, tylko czy jeżeli ja to powiem, to będę miał kłopoty z utrzymaniem się na stanowisku. To jest dla mnie sytuacja całkowicie niebezpieczna, dlatego że w ogóle nie powinna dotyczyć żadnego z obywateli w naszym kraju i nie powinno wzbudzać w nim takich wątpliwości, że czy ja mogę sobie pozwolić na wypowiedzenie swojej szczerej opinii o jakimś zdarzeniu. A znasz takie sytuacje ze swojej bezpośredniej, ze swojego otoczenia? Bo już nie mówię o Tomaszu Zimoku na przykład, to chyba najbardziej jaskrawy przykład tego, o czym mówisz. Ja mówię o własnym otoczeniu, że chęć szczerego wypowiedzenia się, to co było do tej pory, myślę, standardem, dzisiaj skutkuje albo obrzuceniem przez hejterów jakąś nieprawdopodobną ilością złych emocji, złych wypowiedzi, albo wręcz utratą stanowiska czy pozycji. Mnie się wydaje, że to już rzeczywiście tutaj mówimy już o takich zmianach realnie zmieniających rzeczywistość ludzi, ale ich możliwość zarabiania pieniędzy na życie najzwyczajniej w świecie, tak? Więc trzeba rodzaj autocenzura się pojawia w tych, którzy są zagrożeni taką rzeczywistością. Ale ja zauważyłam, że w ogóle ciężko jest wypowiedzieć się na jakikolwiek temat w przestrzeni publicznej. Jak się idzie krakowskim przedmieściem, to lepiej pogadać o tym, czy lody w tej lodziarni są smaczne, albo czy pójść do kawiarni, bo jak się coś powie głośniej, albo nie daj Bóg, natknie się człowiek na kogoś, kto coś głośno wypowiada, to też robi się mało przyjemnie. No, przyjemnie już nie będzie, ale wydaje mi się, że nie. Ale dlaczego nie będzie? Dlatego, że strona radykalizująca, nie chcę nazywać jej ani lewicą, ani prawicą, ale strony radykalizujące powodują, że wypowiedź, która nosi znamiona argumentów, przestaje mieć znaczenie. Znaczenie ma pogląd, najczęściej polityczny. Zdarza się, że również pogląd trudną do czytania. Zresztą napisana jest przez panią, która nie żyje niestety od kilku lat. Jest poetką, była poetką, krytykiem, historykiem literatury. Pracowała w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Jeszcze jeden cytat z tej książki. Oczywiście doświadczenia choroby się nie wybiera, ale przecież i czas choroby jest także czasem życia. Nie da się go wziąć w nawias. W miarę możliwości trzeba mu wydzierać, ile się da, na przebywanie w nieskrępowanej sferze wyobraźni, albo na obcowanie z rodziną, przyjaciółmi, na pracę, na jakąś dostępną rozrywkę. W każdym razie trzeba uznać rzeczywistość czasu choroby. Tylko trzymając się mocno rzeczywistości, będziemy w stanie w jakiś sposób się od choroby oderwać i jednocześnie z nią walczyć. To książka, powiem, dla bardzo wyrobionych czytelników, ale warto przeczytania. Nawet kiedyś miałam takie doświadczenie, że książka wyszła jakiś czas temu, ale ja darowałam tę książkę wielu osobom. Kiedyś dałam mojemu przyjacielowi, który poszedł do szpitala, zupełnie nie mając żadnej ukrytej myśli. Okazuje się, że ciężko chorował i on z tego szpitala napisał mi bardzo piękny list, który był to człowiek, lekarz zresztą, więc polecam tę książkę z całego serca Państwu. Małgorzata Baranowska, To jest Wasze Życie. W księgarniach myślę nie będzie już, ale można w bibliotekach, no, bo to mamy biblioteki, proszę Państwa. Książka następna, Agata Tuszyńska, Ćwiczenia z utraty. Proszę Państwa, celowo nie podaję wydawnictw, roku wydania i tak dalej, żeby nie wprowadzać dodatkowych jeszcze informacji. Myślę, że dla Państwa, którzy są zainteresowani, ważne jest autor, tytuł i Państwo znajdą sobie. Tu, jeżeli chodzi, jest to pozycja również bardzo trudna do czytania. Pani towarzyszy swojemu umierającemu mężowi. Jest autentyk. Zaraz przeczytam Państwu fragment. Fragment, który dotyczy, który jest ważny, aby uświadomić sobie, jak bardzo ważne jest wspieranie tych osób, które są blisko swoim kochanym w szpitalach czy w hospicjach. Nie można mówić, że no przecież ja nie jestem lekarzem, nie jestem pielęgniarką, jak ja mogę pomóc? Proszę Państwa, możemy pomóc obecnością, możemy pomóc robiąc zupkę, pastując buty, robiąc pranie i tak dalej, ułatwiając to codzienne życie. I tu cytat. Moja drużyna, moi przyjaciele, moje oparcie, opoka, jak to się stało, że ci ludzie stali się dla mnie ważniejsi niż dawni przyjaciele, ci ze szkoły i z piaskownicy? W czym uczestniczyli? Co pozwoliło przeobrazić moje uczucia wobec dotychczasowych świadków życia? Opieka, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa w sytuacji prawdziwego zagrożenia. Zjednoczeni wobec dramatu choroby znajdowali w sobie niewyczerpane złoża cierpliwości i łagodności. Wsparcie, jakie mi dawali, nie pozwalało mi wątpić w ich oddanie i wiarę, jaką wspólnie dzieliliśmy, iż ostatecznie nic ostatecznego nie może się zdarzyć. Już sobie nie wyobrażam mojego życia bez nich. Przychodzą z różnych warstw przeszłości, z wysp dalekich i bliskich, z sąsiedzkich domów, z innych kontynentów, z dzieciństwa i młodości i sprzed chwili. Ci, którzy znali nas od lat i tacy, którzy nie odstąpili Ciebie wcześniej. Płyną, płynęli, pojawiają się, pojawiali się kolejni. Paleta gestów przyjaźni, obecność dająca otuchę i cień poczucia bezpieczeństwa. Obecność, cisza, obecność, rozmowa, aktywna obecność, dotyk, objęcie ramieniem, pieszczota, pocałunek, pocieszenie, ukojenie, ulga. Tutaj się o tym mówi, bo rzecz dzieje się w Kanadzie. Tutaj też o tym się mówi, komforcik, takie, które pamiętamy z dzieciństwa, podobnie z czułą obecnością, przestajesz reagować bezpośrednio. Boisz się mniej przed znieczuleniem przyjaznej, boisz się mniej pod znieczuleniem przyjaznej obecności.
przez niektórych... Kto jest? Się u nas, efekt tajemniczenia? Powoduje, że... Wspólnota stanu, esencja wydarzeń, papieża, kontekst wspólnoty doświadczenia, napięcie, amplituda emocji, pomoc, dawanie i konkret z tej obecności. Nasza kanadyjska sąsiadka wiesza nam codziennie na klamce własnoręcznie pieczone słodkie bułeczki na śniadanie. Przynoszę ci je do szpitala, mówi do męża. Przynoszę ci je do szpitala wcześnie rano razem z kawą. Smakują ci. Proszę Państwa, to cytat, abyśmy pamiętali o tym, jak ważna jest obecność przy tych, którzy towarzyszą dzień i noc o swoim bliskim chorym. Jak bardzo prostymi gestami możemy pomóc. Nie wolno się odsuwać, nie wolno mówić, że ja po prostu nic nie umiem, ja się jestem za wrażliwy, żeby być blisko. Agata Tuszyńska, ćwiczenia z utraty. Książka również trudna do czytania. Następna pozycja, gdzie jesteś, gdy cierpię? Dwoje autorów, Bernard Lebusze i Anne Lecou. Siostra zakonna i zdaje się Dominikanka i Dominikani. Ojciec Lebusze i siostra Anne Lecou pracowali całe życie, są w środowisku osób wymagających wspierania. I teraz cytat z tej książki. Każda choroba poważna czy mniej groźna, krótsza lub dłuższa, schorzenie ciała czy psychiki jest czymś niezwykłym wtargnięciem w moje życie nieznanego. To podróż do kraju, w którym nikt przede mną nie był. A przecież dotyczy właśnie mnie i zawsze wiąże się z poczuciem niepewności. Osoby, które miały nieszczęście chorować wielokrotnie, wiedzą, że za każdym razem jest inaczej. A ci, którzy opiekują się chorymi, zdają sobie sprawę, że ich własne doświadczenie choroby praktycznie nie przydaje się na nic. Poza zdobyciem przekonania, że nic nie wiedzą. To już zresztą dużo. Nikt lepiej niż człowiek chory nie jest świadom nieskuteczności stwierdzeń w rodzaju. To tak jak ja, kiedy byłem operowany. Nie, to nie tak jak ty, bo tym razem to ja. Jeden cytat i może jeszcze następny cytat z tej książki. Doświadczenie choroby prowadzi często na przymusowe wygnanie. Wszystkie plany dotyczące przyszłości przestają być aktualne. Nawet czas płynie inaczej. Człowiek zostaje jakby wyrzucony z własnego domu i zesłany w obce strony. To doświadczenie obcości może wyrażać się w różnych formach, które kolejno zbadamy. I właśnie książka jest badaniem tych obszarów, w których człowiek czuje się obcy własnemu życiu, obcy w środowisku, bo po prostu jego boli. I pytanie, które autorzy stawiają, bo słyszą to pytanie od bardzo wielu osób, którym się opiekują. Gdzie jesteś, gdy cierpię? To pytanie stawiane Bogu, ale też stawiane drugiemu człowiekowi. Gdzie jesteś, gdy ja cierpię? Zachęcam do tej książki. Gdzie jesteś, gdy cierpię? Bertrand, takie imię, Bertrand Lebusze, francuskie nazwisko, i Anne Lecou. Następna książka, również z tych książek trudnych. Ja proponuję Państwu książki, które są autentykami, które pisane są przez osoby, albo są to świadectwa, albo są to osoby, które jakoś są blisko osób z niepełnosprawnością.
książka, o której już kiedyś też mówiłam. Anatol Gruyard, Pojony chorobą, zapiski o życiu i śmierci. Autorem jest... jest... krytyk amerykański, krytyk literacki, pisarz, stały współpracownik dziennika New York Times. I tutaj z tej książki, jest to nie gruba książeczka, ale bardzo, bardzo piękna, bardzo taka, powiem, wstrząsająca. Zresztą te książki, które tutaj zaproponowała, one są książkami raniącymi i powodującymi taką sytuację niekomfortową, kiedy czytamy, kiedy zamykamy często strony, bo zamykamy często książkę, bo nie jesteśmy dalej czytać, bo albo opis jest zbyt trudny, albo też stawia nas, zadaje nam tak trudne pytanie autor, że musimy zamknąć książkę po to, żeby sobie na nie odpowiedzieć i zrobić przy okazji rachunek sumienia. To są tego rodzaju książki. Proszę Państwa, Upojony chorobą, Anatol Gruyard. I cytat z tej książki. Cytat mówiący, czego człowiek chory oczekuje od lekarza. Jak bardzo lekarz w chorobie jak bardzo znaczącą osobą lekarz jest dla osoby chorującej. Czego oczekują od mojego lekarza teraz, gdy wiem, że mam raka prostaty, węzłów chłonnych i kręgosłupa? Rzekłbym, że szukam takiego lekarza, który będzie uważnym czytelnikiem mojej choroby i dobrym krytykiem medycyny. Wciąż pokładam wiarę w krytyce, która stanowi najważniejszą dyscyplinę mojego życia. Autorem jest krytyk literacki. Po cichu wierzę, że może ona pokonać raka. Poza tym chciałbym mieć lekarza, który jest nie tylko utalentowanym medykiem, lecz choć troszeczkę także metafizykiem. Kogoś, kto umie leczyć ciało i duszę. Choruje bowiem i fizyczne, i metafizyczne ja. Kiedy umieramy, umiera z nami nasza filozofia. Chcę zatem, by dotrzymywał mi towarzystwa metafizyk. Żeby poradzić sobie z moim ciałem, będzie musiał poznać mój charakter, wejrzeć w moją duszę. Nie wystarczy jedynie zajrzeć w odbyt. Chciałbym, aby autorytet i charyzma mojego lekarza dopomogły mi obronić się przed tym, co antropolog Richard Schweder nazwał utratą duszy, przed poczuciem straszliwej pustki, wrażeniem, że duch opuścił chore ciało, uciekł z niego jak szczury z tonącego okrętu. Kiedy odchodzi dusza, choroba przypuszcza atak. Dawniej, gdy ludzie mówili o duszy, ogarniało mnie zniecierpliwienie. Dzisiaj się to zmieniło. I tak dalej. Proszę Państwa, Anatol Gruyard, Upojony chorobą, zapiski o życiu i śmierci. Mogłabym cytować jeszcze dalej, ale przede mną jeszcze duży stos książek, a godzina 13:42. Proszę Państwa, książka mówiąca o chorowaniu dziecka, tym razem jest to literatura piękna. Również o tej książce mówiłam, ale myślę, że jest to książka, tak jak czytamy Małego Księcia przez całe życie, tak myślę, że książkę, którą tutaj proponuje Erik Emanuel Schmidt, Oskar i Pani Róża, że trzeba ją znać po prostu. Czasami wydaje mi się, i to w literaturze jest opisywane i często tego doświadczamy, podchodzimy do choroby małych dzieci z takim paternalizmem. Nie traktujemy małego pacjenta jak partnera. Cytat z tej książki. Może powiem tak, książka jest zapisem listów do
wielu Pana Boga, który dziesięcioletni chory chłopiec, chory na białaczkę, pod wpływem opiekunki zaczął pisać do Pana Boga, zadając Bogu i zadając równocześnie nam podstawowe pytania dotyczące życia, dotyczące sensu, dotyczące Pana Boga, dotyczące tego po prostu. Co z nami się dzieje i jak na to, co się dzieje, odpowiadamy. Cytat. Szpital to cholernie sympatyczne miejsce, pełno tu uśmiechniętych dorosłych, którzy głośno mówią. Jest też mnóstwo zabawek i panie wolontariuszki, które chcą się bawić dziećmi i są koledzy, na których zawsze można liczyć. Jednym słowem, szpital to sama radość. Jeśli jest się mile widzianym pacjentem, Państwo słyszą sarkazm. Ja przestałem być mile widziany. Od czasu przeszczepu szpiku czuję, że nie jestem mile widziany. Kiedy doktor Düsseldorf bada mnie rano, nie ma już dla mnie serca. Rozczarowuję go. Patrzy na mnie bez słowa, jakbym popełnił jakiś błąd. A przecież tak się starałem w czasie operacji. Byłem grzeczny, dałem się uśpić. Nie krzyczałem, kiedy mnie bolały. Łykałem wszystkie lekarstwa. Bywają dni, kiedy mam ochotę go objechać, powiedzieć mu, że może to on, doktor Düsseldorf, ze swoimi czarnymi brwiami po prostu schrzanił operację. Ale nic z tego. Ma taką nieszczęśliwą minę, że obelgi więzną mi w gardle. Im dłużej doktor Düsseldorf milczy ze swoją zmartwioną miną, tym bardziej ja czuję się winny. Zrozumiałem już, że stałem się złym pacjentem. Pacjentem, który podważa wiarę w nieograniczone możliwości medycyny. Myśli lekarza są zaraźliwe. Teraz już wszyscy na naszym piętrze, pielęgniarki, praktykanci, sprzątaczki, patrzą na mnie tak samo. Martwią się, kiedy jestem w dobrym humorze. Zmuszają się do śmiechu, kiedy powiem jakiś dowcip. Niech ich rady się już tak jak dawniej. Proszę Państwa, wybrałam specjalnie taki fragment. Myślę, że Państwo odczytali trafnie to, co mały bohater mówi do nas. Oskar i pani Róża, Erik Emanuel Schmidt. Dwie pozycje, których autorami są osoby, są to też książki świadectwa, autorami są osoby niepełnosprawne fizycznie. Bolesław Bryński, zrozumieć inność. Bolesław Bryński, również to nazwisko w tych audycjach już padało może z 20 lat temu, bo jest to pan, który zakładał razem z Piotrem Pawłowskim magazyn Integracja. Jest to człowiek, który jest po porażeniu mózgowym, dziecięcym porażeniu mózgowym. Nie bardzo słabo, nie porusza się na wózku. Bardzo, bardzo słabo mówi. Moja niepełnosprawność ruchowa sprawia, że muszę jeździć na wózku inwalidzkim. Wymagam pomocy osób drugich niemal we wszystkich codziennych czynnościach. W dodatku mam trudną wymowę. I tak dalej, i tak dalej. Być może niektórych to lekko zdziwi, a nawet obruszy, jeśli napiszę, że faktycznie jestem z moim stanem fizycznym pogodzony. Zapewne jest tak dlatego, że żyję z nim, jak już wspomniałem, od urodzenia. Poza tym już we wczesnej młodości doszedłem do wniosku, że jeśli zacznę się tylko skupiać na mojej niepełnosprawności ruchowej, a raczej mało co w życiu osiągnę. To prawda, że niemal co dzień zmagam się z problemami, o których tak zwani pełnosprawni ludzie pojęcia nie mają, ale widocznie tak musi być. Sądzę, że pod tym stwierdzeniem podpisze się prawie każda nie w pełni sprawna osoba.
książka pana Bolesława Bryńskiego, który jest absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zrozumieć ich inność, jest równocześnie autorem kilku tomików wierszy. Nie wiem, jak można tę książkę dostać. Myślę, że można wpisać również w Google nazwisko autora Bolesław Bryński i jakaś dostępność do autora się można będzie znaleźć. I książka podobna w wydźwięku. Osoby, która jakiś czas temu była bardzo znana, Janusz Świtaj, 12 oddechów na minutę. Znany ten pan był z tego, że chciał bardzo umrzeć swego czasu. Jego rodzice, którzy się nim opiekują, robią się coraz starsi. On chciał umrzeć i stał się osobą bardzo medialną. Muszę powiedzieć, że podchodziłam do tej książki, kiedy ją wypożyczałam, bo wypożyczałam ją z biblioteki z takim troszeczkę dystansem, ale kiedy przeczytałam, zobaczyłam, że jest to bardzo ważna książka jednak. Książka, która może być również ostrzeżeniem dla młodych ludzi, których wyobraźnia jest taka, że wydaje mi się, że nic ich nie może spotkać. Autor Janusz Świtaj, który stał się niepełnosprawny całkowicie, jest tetraplegikiem, a więc jest na wózku i ma ograniczoną możliwość ruchów. Ale mówi, w przeciwieństwie do pana Bolesława Bryńskiego, mówi w tej książce o tym, jak bardzo sam robił wszystko, jak gdyby, swoim życiem, żeby stać się niepełnosprawnym. Brawurowe życie, niemądre życie, niemądre jeżdżenie na motorze. No warto by tę książkę podsunąć młodym ludziom, którzy w sposób szaleńczy jeżdżą motorami. I również cytat znaczący. Do tego, do czego na wschodzie naszych